witam Państwa radnych i w osobie pana nieradnego z naszego stałego gościa. Szanowni Państwo, otwieram 48. sesję Rady 10. Słoszowice, zwołaną na dziś, to jest 19 sierpnia 2014 roku, na godzinę 17:00 w siedzibie Rady 10. przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Punkt pierwszy zawiera też stwierdzenie kworum. Optycznie stwierdzam, że takie kworum posiadamy, ale oczywiście posyłam Państwu list obecności z prośbą o podpisywanie się na niej. Proszę bardzo. Oraz informuję pana, który filmuje, iż ma też możliwość, jak zawsze, podpisania się na liście obecności dla gości, aczkolwiek, rzecz jasna, nie jest to obowiązkowe. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. To jest przedstawienie porządku obrad 48. sesji Rady 10. Słoszowice. Państwo macie go przed sobą i informuję też Państwa, że będziemy głosować do przewodniczącego wpłynęły projekty wraz z wnioskami, projekt uchwa wraz z wnioskami o odstąpienie i będziemy te poszczególne wnioski głosować. Jako pierwszy będziemy głosować wniosek druk numer 3/461/2014 będący projektem uchwały o powstaniu Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pana Kana, pracownika Urzędu Miasta, proszę o przeliczenie radnych obecnych na sali obrad. 17. Dziękuję. Zatem stwierdzam, że liczba danych głosów zgadza się z liczbą obecnych i tym samym wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 17:0. Kolejny druk numer 4/462 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Nikt się do tego nie przyznaje, zatem powtarzamy głosowanie, bo rozumiem, że nikt nie wyszedł z tego, dobrze, ja nie widziałem, tak? Szanowni Państwo, ponawiam prośbę o tak długie trzymanie ręki podczas głosowania, aż liczenie głosów zostanie zakończone. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku dotyczącego projektu uchwały będącego drukiem numer 4/462/2014? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie ma. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek dotyczy druku numer 5/463/2014. Będącego projektem uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek numer 6/464/2014. Dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że ten wniosek został przyjęty. Tym samym mamy w chwili obecnej przyjętych 6 wniosków z życzeniem. Raz, dwa, trzy, cztery i dwa druki już znajdujące się w porządku obrad, czyli w sumie 6 projektów uchwał. Tym samym będziemy głosować, Szanowni Państwo, teraz przyjęcie porządku obrad już zawierający te 4 wnioski, które przyjęliśmy przed chwilą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad w przedstawionym kształcie, proszę podnieść rękę. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwaliliśmy projekt porządek obrad dzisiejszej sesji. Kolejny punkt, trzeci, to przyjęcie protokołu z poprzedniej naszej sesji. Zapytuję Państwa radnych, czy ktoś z Państwa zgłasza jakiekolwiek uwagi do treści protokołu z 47. sesji naszej Rady. Ponieważ nikt z Państwa żadnych uwag nie zgłosił, tym samym stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego, to jest projekty uchwał Rady. Będziemy procedować je w kolejności od druku nr 1 przez 459 przez 2014. Autorem tego projektu uchwały jest Komisja Budżetowa. Proszę pana Wojciecha Liszkę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 1 przez 459 przez 2014 Rady Ziemi 10. Sejmice w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Ziemi 10. Słaszowice do realizacji w latach 2015-2016. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja obiektów sportowych przedszkolnych podstawowej nr 97 ulica Doktora Edyma 10 zgodnie z koniecznym zestawieniem. Modernizacja obiektów sportowych przez PN nr 97 ulica Doktora Edyma 10 zewnątrz infrastruktury sportowej. Cel zadania. Budowa obiektów sportowych przez PN nr 97 ma na celu realizację jednego z najważniejszych zadań dla przyszłej gminy polegającego na stworzeniu infrastruktury sportowej wśród jego prowadzenia kultury fizycznej. Lata 2015 faza realizacji inwestycji, opracowanie koncepcji, rozpoczęcie prac modernizacyjnych, kwota źródła finansowania 200 tysięcy złotych, zadania priorytetowe. Lata 2016 faza realizacji inwestycji, dokończenie modernizacji prac, kwota i źródło finansowania 400 tysięcy złotych, zadania priorytetowe. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego 90 Słuszczowice realizowano w cyklu wieloletnim z perspektywy na lata 2015-2016. Dziękuję panu radnemu za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Pani radna Orzechowska, proszę bardzo. Ja mam pytanie, czy na 2030 rok nie przewidujecie tam jakichś remontów? Nie wolno chyba. Dwa lata do 45. Wypełniony. Tak, jeżeli to wierzymy, to tak. Czy jesteś chętny na pytanie, bo według mnie jest specjalnie mądre, ale ponoć nie ma głupich pytań, może ktoś z Państwa chce odpowiedzieć. Ja ze swojej strony skomentuję, że zamiast złośliwości i byle jakości wypowiedzi warto by się wysilić i może przygotować projekt uchwały dotyczący na przykład Pani osiedla, które Pani prezentuje. Pani się nie chciała takiego projektu przygotować odnośnie swojego osiedla. Radnym z kim się chciało. Na 35 rok jeszcze nie, ale może kiedyś tak, pomyślimy. Panie Przewodniczący, jeżeli... Proszę bardzo. Uważam, że to jest blokada w ogóle przyszłości na kolejnej kadencji. To jest niemożliwe, żebyście dziś blokowali zadania, które mogą być realizowane w kolejnej kadencji. Pan nie wie, czy pan będzie, czy będą mieli ochotę radni na coś takiego głosować. Uważam, że to jest nie fair wobec następnych mieszkańców i radnych. No ja uważam zupełnie inaczej. Nie powinniśmy się przejmować tym, jaki będzie skład rady w następnej kadencji, lecz tym, co jest słuszne dla mieszkańców. Za gospodarowanie tego terenu przy szkole, do której uczęszcza 700 uczniów, przy szkole, która ma prawie tylu uczniów, co niemal we wszystkich pozostałych podstawówkach na terenie całej dzielnicy, jest końcowo słuszne i potrzebne. A przygotowanie, zabezpieczenie tego na lata 2015 i 16 w moim przekonaniu jest krańcowo potrzebne i nie widzę zupełnie żadnego związku między składem rady tym a przyszłym. Nie sądzę, żeby pozostali radni uważali, że 700 uczniów nie powinno mieć odpowiednich warunków do spędzania czasu w szkole i uczestniczenia w lekcjach WF-u. Ale oczywiście pani może uważać inaczej, ma pani prawo głosować. Proszę bardzo, pani Rzechowska, po raz kolejny. No ja przypomnę tylko, że ulica Myślenicka, o którą się walczy już 15 lat, dalej nie jest zrobiona i nie znajduje się w żadnych planach i dobrze jest, a tak samo dzieci chodzą do szkoły, tak samo to jest centralna ulica, którą trzeba dojechać do innych osiedli i która łączy nawet inne gminy z naszą dzielnicą, z miastem Kraków, więc myślę, że to jest... Szkoda słów. Pani radna, szkoda słów, ale na pani brak wiedzy. Jest pani radną, bierze pani dietę radnej. Nie ma pani w sobie tyle wstydu, żeby przyjść na sesję, podpisać się na liście obecności i po dwóch minutach wyjść ze sesji, jak pani robiła to wielokrotnie, chociażby na ostatniej sesji.
Tu pani wstydu nie ma i szkoda na to słów pani, czy na to pani nie szkoda słów? Bo mnie szkoda, druga pani. A odnośnie ulicy, ja pani przeszkadzałem. A odnośnie ulicy Myślenickiej, to powinna pani wiedzieć, bo jest pani radną, bierze pani dietę. Co prawda przychodzi pani tylko na 2 minuty na sesję zazwyczaj, ale dzisiaj może pani spędzić z nami chociaż pół godziny, że ulica Myślenicka jest zadaniem zbyt dużym, by robić go z budżetu dzielnicy. I zadanie pod nazwą modernizacja, czy przebudowa ulicy Myślenickiej jest w budżecie miasta, od dawna zapisane. I droga pani, na następną kadencję, właśnie w takim samym WPF-ie, na łączną sumę 28 milionów złotych, a to, że pani nic o tym nie wie, to świadczy o tym, że pani się sprawą nie interesuje. Część radnych z tej rady dużo wysiłku włożyła w to, żeby to w budżecie miasta było zapisane. I to jest zapisane od roku, droga pani, od roku. To, co pani teraz przed chwilą powiedziała, jest nieaktualne od roku. Minimum wiedzy wypadałoby włożyć w pracę, którą pani wykonuje, bo dostaje pani za to dietę, zamiast wychodzić po 2 minutach ze sesji. Tyle pani Orzechowska, tyle ja i myślę, że ten temat został wyczerpany. Czy jeszcze inni radni chcieliby się wypowiedzieć na ten temat? Nie, dziękuję serdecznie. Na panią Orzechowską odsyłam do budżetu miasta, taki dokument dość gruby, ale da radę go pani przeczytać zapewne. Jeśli nie zrozumie, to ja pomogę. Otwieram, zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk, numer 2/460/2014, autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Na referenta wskazano pana przewodniczącego KPR. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 2 łamane przez 460 łamane przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Stoszowice w sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ulicy Borkowskiej w Krakowie na następny okres, znak sprawy ML myślnik 02.7123.188.2014.uw. Podstawa prawna. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ulicy Borkowskiej w Krakowie na następny okres. Zgodnie z pismem dział mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa znak MN myślnik 02/7123/188/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję za odczytanie. Otwieram dyskusję. A wobec braku takiej dyskusji zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny druk numer 3/461 jest autorstwa Komisji Infrastruktury. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 3 łamane przez 461/2014 Rady Dzielnicy 10 Stoszowice w sprawie wydania opinii dotyczącej zbycia działek przy ulicy Narwik. Podstawa prawna. Paragraf 1. Opiniuje się negatywnie zbycie niżej wymienionych działek przy ulicy Narwik. Numer 344/27 powierzchni 80 hektara w celu poprawy warunków zagospodarowania działki numer 344/36 o powierzchni 301 hektara. Numer 344, numer działki numer 344/28 o powierzchni 21 hektara w celu poprawy warunków zagospodarowania działki numer 344/37 o powierzchni 358 hektara. Działka numer 344/28 o powierzchni 34 hektara w celu poprawy warunków zagospodarowania działki numer 344/9 o powierzchni 350 hektara. Numer 344/30 i 642/2 o łącznej powierzchni 79 hektara w celu poprawy warunków zagospodarowania działki numer 344/38 o powierzchni 401 hektara. Zgodnie z pismem Wydziału Sprawy Miasta Urzędu Miasta Krakowa znak GS-01.6840.3.34.2014.ml
z dnia 2 lipca 2014 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest uzasadnienie jeszcze. Sprzedaż wyżej wymienionych działek możliwa będzie po wykonaniu projektu przebudowy ulicy Narwik na odcinku między ulicą Banachiewicza a ulicą Wiklową. Dziękuję za odczytanie. Otwieram dyskusję. Ponieważ nie ma chęci do dyskusji, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk numer 4 przez 462 przez 2014, a również autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Ponownie na projekta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 4 łamane przez 462 łamane przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Soszowice. W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 10 Soszowice do realizacji w latach 2015-2018. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniego programu finansowego oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ulicy Zagaje do wjazdu żołfortu Łopianka 172 metry bieżące zgodnie z poniższym zestawieniem. Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ulicy Zagaje do wjazdu żołfortu Łopianka 172 metry bieżące. Oczywiście zarządzający Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu. Cel zadania rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku 172 metrów bieżących ma na celu poprawę komunikacji. Istniejące zwężenie utrudnia ruch pojazdów i zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Teraz fazy realizacji i data. 2015 rok. Rozpoczęcie opracowania projektu technicznego. Kwota źródeł finansowania 50 tysięcy. Zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych oraz osiedleni. 2016. Pierwsze. Zakończenie projektu wraz z uzyskaniem decyzji z RIT. 50 tysięcy, koszt 50 tysięcy, zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych oraz osiedleni. I drugi punkt, przejęcie nieruchomości od właścicieli i wykup, 200 tysięcy, budżet miasta Krakowa. 2017 rok, realizacja zadania, roboty drogowe, 420 tysięcy, zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych oraz osiedleni. 2018, 420 tysięcy, zakończenie robót, zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy gminy wraz z osiedleniem. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego dzielnicy 10 Soszowice realizowane w cyklu wieloletnim w perspektywie lat 2015-18. Ja tylko jeszcze do słowem komentarza dodam, że ten projekt już był kiedyś tu rozpatrywany na komisji. W tej chwili zmieniło się tylko to, że się zmieniły daty. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnej dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Oddany zatem zostało głosów 18, rozumiem. Doszła jedna pani radna, tak? Tak. Mamy w tej chwili 18. Tak jest. Czyli wszystko się zgadza. Informuję Państwa, że stosunkiem głosów 12 do 5 do 1. Projekt uchwały został przyjęty. Kolejny projekt, który dotyczy, jest autorstwa również od Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Mówię o projekcie numer 5 przez 463 przez 2014. Na referenta podobnie wskazano pana przewodniczącego Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 5 łamane przez 462 łamane przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Soszowice. Moment, panie przewodniczący. Błąd się panu chyba wkradł albo w druku, albo czytając. Poproszę o przeczytanie jeszcze raz od początku. Aha, przepraszam. 463. 3.
Przepraszam, uchwała numer 5/463/2014 Rady Dzielnicy 10 Stoszownice w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wieloletnim planie finansowym, wieloletnim planie inwestycyjnym na... Nie, ja mam wieloletni prognozę finansową. Wieloletniej prognozie finansowej i wieloletnim planie inwestycyjnym. O, teraz tak. Na wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego dzielnicy 10 pod nazwą rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ulicy Zagajew do wjazdu do portu Łopianka 172 metry bieżące. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o zabezpieczenie wieloletniej prognozie finansowej i wieloletnim planie inwestycyjnym środków finansowych z budżetu miasta Krakowa w wysokości około 200 tysięcy złotych na wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego dzielnicy 10 pod nazwą rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ulicy Zagaje do wjazdu do Fortu Łopianka 172 metry bieżące zgodnie z podjętą przez Radę Dzielnicy 10 uchwałą numer, no to musimy wpisać chyba... Podnosi poprawki, to będzie w poprawce. Z 2014 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczące wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 10 Stoszowice do realizacji w latach 2015-2018. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za odczytanie i informuję Państwa radnych, że do przewodniczącego wpłynęła poprawka do tegoż druku o następującej treści. Poprawka do druku numer 5/463/2014 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, wieloletniej prognozie finansowej i wieloletnim planie inwestycyjnym na wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego dzielnicy 10 pod nazwą rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ulicy Zagaje do wjazdu do Fortu Łubianka 172 metry bieżące. W paragrafie pierwszym po wyrażeniu uchwały numer dodaje się 48/462/2014 z dnia 19 sierpnia. Rozumiem, że celem tej poprawki, tutaj zapytuję pana przewodniczącego Murzyna, który jest podpisał tę poprawkę, jest uzupełnienie treści uchwały. Treści, no bo wcześniej mogliśmy, dopóki nie została uchwalona uchwała zasadnicza, nie mogliśmy wpisać na tych. I jeszcze wcześniej, jak komisja pracowała wcześniej, to jeszcze nie była ustalona data sesji. Więc... Tym bardziej numery uchwały. Tym bardziej numery uchwały. To jest po prostu czysto techniczna sprawa. Drodzy Państwo, został odczytany projekt uchwały, została odczytana poprawka. Otwieram dyskusję. Ponieważ nikt do dyskusji się nie zgłosił, przechodzimy do głosowania. Jako pierwszą będziemy głosować poprawkę, a po jej ewentualnym przyjęciu projekt uchwały uwzględniający poprawkę lub też w przypadku nieprzyjęcia poprawki projekt uchwały bez niej. Kto z Państwa radnych za przyjęciem poprawki, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ktoś z Państwa radnych nie głosował? Szanowni Państwo, ponieważ nie udało się zagłosować w sposób umożliwiający policzenie głosów i nie zgadza nam się ilość oddanych głosów z liczbą osób obecnych na sali, po raz kolejny w dzisiejszym zarządzam ponowne głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść rękę. Jeszcze raz. Dziękuję, czyli tutaj mamy zgodność, tak? I tym razem było czynne. Kto z Państwa jest przeciw, proszę podnieść rękę. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę podnieść rękę. Pięć wstrzymujących. I teraz mam 18 oddanych głosów i 18 obecnych radnych. Stwierdzam, iż poprawka została przyjęta. Zapytuję teraz Państwa radnych. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały już zawierającego poprawkę, którą przed chwilą przyjęliśmy? Proszę podnieść rękę, kto jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. 5 przeciw.
Dziękuję. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę. Jeden strzelec. Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że stosunkiem głosów 12 do 5 do 1 projekt uchwały został przyjęty. Ostatni druk przygotowany na dzisiejszą sesję też jest autorstwa Komisji Infrastruktury i referentem też został wskazany Pan Przewodniczący Tadeusz Murzyn. Proszę Pana Radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 6 łamane przez 464 łamane przez 2014 Rady Dziedziny Sosowice w sprawie wydania opinii dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody na terenie dzielnicy 10 Sosowice. Podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie uznanie za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie dzielnicy 10 Sosowice przy ulicy Wróblowickiej 42 zgodnie z pismem Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa znak WS-07.6120.2.2014.JS z dnia 12 sierpnia 2014 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję Panu Radnym, Panu Przewodniczącemu za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Ponieważ do dyskusji nikt się nie zgłosił, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że jednogłośnie stosunkiem głosów 18-0. Projekt uchwały został przyjęty. Tym samym, Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkt 4 porządku obrad naszej sesji i przechodzimy do punktu 5, omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ponieważ nie ma żadnych zgłoszeń, przechodzę, zabiorę głos ja. Informuję Państwa, iż jak co roku trwa akcja pod nazwą Szlachetna Paczka. Jak co roku Stowarzyszenie Wiosna, które prowadzi tą akcję, zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc. Jak co roku będzie zajmować się z ramienia Rady Dzielnicy Pan Przewodniczący Jan Mikuła. Natomiast obecnie są już do pobrania formularze w formie papierowej. Dla każdego z Państwa Radnych, gdyby ktoś był chętny, to może taki formularz sobie zabrać z biura Rady od Pana prowadzącego naszą kancelarię, wypełnić i bądź to za pośrednictwem naszej Rady, bądź to indywidualnie włączyć się w pracy na rzecz Szlachetnej Paczki. Kolejna informacja, jaką chcę Państwu przekazać, to pismo, informacja, prośba z Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie. Mianowicie ZIKI zwraca się z prośbą o wskazanie terenu dzielnicy 10 miejsc pod ustawienie kontenerów do zbiórki odzieży używanej. Powyższe wynika z konieczności zahamowania nielegalnego rozstawienia pojemników w przypadkowych lokalizacjach i wskazanie miejsc dopuszczonych pod taką działalność akceptowanych społecznie. W związku z tym, Szanowni Państwo, umawiamy się następująco. Dzisiaj mamy dopiero 19 sierpnia. Proponuję, abyśmy do 10 września, z uwagi też na radnych, którzy są obecni, którzy są na wakacjach, do 10 września czekamy na Państwa zgłoszenia, od Państwa zgłoszenia co do propozycji lokalizacji pojemników do zbiórki, przeznaczonych na zbiórkę odzieży używanej. Proszę to przesyłać w formie elektronicznej na adres Rady Dzielnicy 10 lub w formie pisemnej na papierze zostawiać w biurze naszej Rady i takie pismo zawierające Państwa propozycje prześlemy do ZIKIT-u. Myślę, że najsensowniej będzie, jeśli wszyscy poszczególni radni zajmą się po prostu swoimi osiedlami, to wtedy pokryjemy w ten sposób całą naszą dzielnicę. Pani Radna Cichoń, tak? Chciałam zapytać coś. Proszę bardzo. W tej sprawie, mianowicie chciałabym wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za to z ramienia ZIKIT-u. Dlatego, że no, na moim osiedlu są pojemniki, niby tam są numery telefonów, ale nie można się dodzwonić najczęściej do odbiorców tych pojemników, którzy opróżniają te pojemniki. W związku z czym czasem jest to kłopotliwe, bo ludzie wysypują oprócz tego różne inne rzeczy, tam zostawiają śmieci obok tych pojemników. W związku z czym, albo czasem te pojemniki są tak przepełnione, że wokół rośnie wysypisko tej odzieży, która się niszczy, nie wiem,
jaki cel one są przeznaczone, no ale jeżeli dla kogoś, no to szkoda by było, żeby się niszczyły. Dlatego bardzo bym prosiła też o jakąś informację odnośnie tego, kto odpowiada za to, bo tutaj na tym, w tym piśmie jakby nie pisze, no niby jest numer telefonu centrali, ale personalnie nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, a chciałabym to wiedzieć. Druga pani, musi pani tu wstać indywidualnie. Ja generalnie nie zajmuję się pośredniczeniem między radnymi a miejskimi jednostkami. Wystarczy zamailować, zadzwonić, pojechać, skontaktować się z KIT-em. Może pani to zrobić tak samo dobrze, jak ja. Dobrze, poradzę sobie w takim razie. Dziękuję. Super. Nie wątpię, pani sobie poradzi. Trzeba tam przyjrzeć. Druga rzecz, jaką pragnę państwu przekazać, to korespondencja dotycząca budżetu obywatelskiego. Tutaj głównie skierowano oczywiście do pani przewodniczącej Cichoń. Chodzi o sposób zorganizowania i pracy komisji wyborczych oraz lokalizacji tychże komisji i miejsc, w których będą zbierane głosy. Rozumiem, że komisja do spraw budżetu obywatelskiego pracuje nad tym. Tak, właśnie chciałam. Zajęła się tym i też pani proszę głos, tak? Tak. Zatem proszę bardzo pani przewodnicząca Cichoń. Jeśli chodzi o organizację, będzie ona przedstawiona na szkoleniu, które przewiduje Urząd Miasta Krakowa. Dzisiaj na spotkaniu wyznaczyliśmy miejsca i niektórych członków komisji. W związku z czym te miejsca, które zostaną zgłoszone, jakby proszę zapamiętać, żeby ci członkowie komisji jakby zorganizowali te spotkania. Jakichś większych wymogów w tej sprawie jak na razie nie ma. Nie jest podane jeszcze nic konkretne, jeśli chodzi o Urząd Miasta. Mam kontakt z panem Kuskonką, w związku z czym na razie jeszcze nie jest w ogóle no, wiele rzeczy wiadomych, mówiąc szczerze. Na przykład na temat urn wyborczych, to znaczy tych urn, których się zgłasza, głosuje, do których się głosuje, ani tego, jak ma wyglądać miejsce, ani strony mailowej. Także jeszcze jako takich informacji w tej sprawie nie mamy, natomiast my mamy na razie podać miejsce, godziny i członków komisji i tyle z naszej strony na ten czas. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w punkcie 5 chciałby zabrać głos? Nie. Zatem przejdziemy do punktu 6 i zarazem ostatniego, oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? To ja może, bo to ostatni moment. Pani Federiga Maria, radna, spóźniła się naprawdę na sesję, ale rozumiem, że jest pani obecna. No to jeżeli pragnie pani się podpisać na liście obecności, to są ostatnie sekundy, żeby to uczynić. Nie podpisujemy się na liście po zakończeniu sesji. A następnym razem przypominać tu nie będę. Szanowni państwo, zamykam 48. sesję Rady Dziennicy 10. Słoszowice, zwaną na dziś. Dziękuję wszystkim serdecznie. Do widzenia.